Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na pozytywnym vlogu. Dzisiaj vlog od samego rana na nogach. Wracam właśnie rowerem, który jest rozłożony. Łańcuch spada. I co? Załatwiane sprawy. Mamy kredyt. Piękny, śliczny wylot się z nami na ostro. Widzicie, ledwo się jest ukończył, bo to jest załatwione. Muszę na ścianę pójść, ale jest wszystko załatwione. Wszystko jest na ręce, papiery, wszystko jak widać. W torce dla psów, jedzenie też jest. Witaminy dla psów też są, także źle jest, zmęczony, jak widać. Mamy ogólnie, teraz domek ogarniam. Mój narzeczony ściąga pracę, ma, ja idę w drugą pracę, będę nadgodzinki teraz brała. Wszystko będę robiła podwójnie, bo niańkę załatwiłam dla dzieciaków futerkowych, także nieźle na zmianę. Niańka pójdzie do pracy, tak? No i co? Najważniejsze, pamiętajcie, że razem. Potem wam pokażę mniej więcej, co mi przyznali, żeby nie było żartuj, bo na razie nie mogę, bo jadę rowerem. Teraz jedziemy w mojej miejscowości, ale ja się źle czuję. Przemęczona jestem, musi być mocno, choć mi trzymam kupę filmiku teraz do montowania. Jak odpocznę, kawa, kolejny raz kawa, bo jestem wypompowana, słuchajcie, samochody jeżdżą. I tak słuchajcie, bo już wracam. Powiem wam szczerze, że gówno ogólnie miałam przerwane, bo vloga z nami nie nagrała. Jak widać boczne, to no nieźle. Dobra, zaraz się widzimy, kochani, jak dojadę, bo ledwo żyję, a muszę drogi patrzeć. Ogarnę życie powoli, spokojnie. Z tym kredytem, powiem wam, się stresowałam się, myślałam, ale nie mamy innego miejsca, chcemy być razem, no to musimy kombinować. Mam zdolności kredytowe, ale niestety jako youtuber to wiadomo, jak to jest. Teraz może lepszą pracę sobie, słuchajcie, znajdę, także będzie tylko taka zabawa. Trzeba będzie te kredyty spłacać, tak? Dostałam kredyt, słuchajcie, na 2 lata, ale powiem wam szczerze, że dorywczy YouTube. Szczera, prawdziwa, to wyjście duże jest w stanie się zrobić. Z przymrużeniem oka. A facet jest właściwie naprawdę warty, bo dzięki niemu uwierzyłam, że jeszcze prawdziwi mężczyźni i przyjaźni związki istnieją, nawet na kilometry. Dużo mi to dało do zrozumienia, jak z nim jestem. Jestem przeszczęśliwa, jak widać. Także, kochani, szacun młody. Nie wiem, jak to zrobiłeś, że się zmieniłam na dobre, ale jestem ci bardzo wdzięczna. Pamiętajcie, jestem na tyle osobą dojrzałą, odpowiedzialną, że to, co oswajam, to jest biorę już na swoją odpowiedzialność, także pamiętajcie jedną rzecz, jeżeli kogoś coś się oswoi, to nie wolno to zwracać. Po prostu to, bo to już byłoby niedojrzałe, tak? Kiedyś dziadki naszego się nie, bo na
się psuje, a nie wymieniali. Także ja lecę starą metodą, starą mondo, kochani, metodą i nie wywalam, tylko naprawiam. Także już się, kochanie, nie mogę dać brać, kiedy będziemy razem spędzać czas razem, wszystko będziemy robić razem. Kocham cię normalnie. Skarpi, wiem, że to oglądasz, tak jak powiedziałam. Zobaczcie, jak pięknie. Tutaj ogólnie mamy baterie słoneczne, bo ja lecę poczną teraz nie główną, bo mam mogła nagrać, bo mam za duże samochody, wiecie. Ukraina, słuchajcie, muszę rower wymienić, bo Ukraina mi szwankuje, tam to jest naprawię. Powiem, że ciężko, łańcuch spada, ciężko. Ogólnie dzięki jednej osobie za zrobienie tego roweru. Także wiecie. Patrzcie, jak śliśnie. Tutaj są te baterie słoneczne. Też planuję, aby tylko nie strzelił. Też planuję je założyć, nie wiem, zobaczmy, jak się ogarnę. Teraz będę musiała prąd, wodę, wszystko dociągnąć. Na razie nie mieszkam na swoim, ale uwierzcie mi, że już niedługo, bo że jeśli spełni, będę. Nieważne, co to będzie, ważne, że razem. I to jest na tyle dobre, że będziemy tym mogli, słuchajcie, podróżować po całym świecie. Ja jestem człowiek światowy, z Kapi też, także nasi przyjaciele też, także nie stracimy zwłaszcza na dużo. Bardzo szczęśliwa, słuchajcie, nie mogę doczekać. Co mi sprawiło, słuchajcie, uśmiech, żeby Skapi był, nikt się nie wtrącał i Skapi był zawsze ze mną. Na dobre i na złe. Żeby było tak, jak jest, słuchajcie, już pięknie. Jezus, torba. Jestem w mieście, załatwiam interesy. Paszporty, to wszystko. Obywatelstwo dla mojego, to wszystko. Zgubiliśmy się sobie, wreszcie teraz, po Ostrołęce. Ja pitole, ja i Ostrołęka, mało przybywam, kąpela mi się zgubiła, nie wiem, słuchajcie. Będziemy nadawać info, tak, zakręcona się zgubiła w mieście. Nienawidzę miasta, powiem wam szczerze, nic do nich nie mam, ale nie cierpię, wolę bardziej wieś. I tak to jest, słuchajcie. Co, wyszliśmy na maję z autobusu, godzinę już, dobrą godzinę, słuchajcie, łazimy. Na darmo, nie wiem, za dużo ulic. Nie nadążam za tym, ale jakoś damy radę. Kochani, ja już jestem w domu, co po nim, bo się kupiłam zakupy, zmęczona. Kawkę piję. Dzięki ogólnie przyjaciółce jednej i drugiej za pomoc. Też ogólnie wszystko poogarniałam. Także co, zobaczcie. Gdyby nie było, że żarty robię. Nie, zakręcona nie jest bogata, tak jak ktoś tam kiedyś pierdolnął. Proszę bardzo. Kredyt. Z banku. Dali mi, słuchajcie, tego kredytu. 4 na 2 lata mam, myślę, że przez rok taką sumę spłacę. 4878 zł, żeby nie było, zaraz wam wylegitymuję, pokażę, tylko kawę wypiję, bo ledwo żyję, słuchajcie, zmęczona jestem. Fajne rzeczy kupiłam ogólnie do naszego domu. Teraz planuję, słuchajcie, jak mąż mój ściągnie przyszły jej przyjaciel, czyli jego tak zwany brat i moja przyjaciółka, to planujemy razem zamieszkać, będziemy mieli ciszę, spokój. Tak, także zobaczcie. Teraz wam pokazuję ogólnie, żeby nie było, że żarty robię, sorry, ogólnie tak będę siedziała. Zobaczcie. Kręcona bogata, żeby tyle z YouTube'a zarabiał, ogólnie albo z pracy. Tyle kredytu, słuchajcie, mi dali. I teraz jedziemy po nowy dom, tylko teraz w tej chwili muszę zastanowić się, bo mam fajny domek kempingowy. Będziemy ogólnie, jesteśmy światowi. Łazienka. I są tak, kochani, dwie sypialnie tego domku kempingowego. Można to wieść, wozić, czyli na przykład Mazury, to co ja jestem człowiek światowy, my, u nas ludzie są sami, słuchajcie, światowi, także my w jednym miejscu tylko nie usiedzimy. I teraz, kochani, tak, ten domek kempingowy do remontu, ale ma łazienkę, czyli prysznic, tak jak u nas w domu jest wszystko, toaletę, dwie sypialnie i kuchnię, także taki kemping postawił, ogrodzimy sobie gdzieś. No i po prostu... Wiadomo, i po prostu będziemy się siedzieć. Także tak jak mówię, ugrudziłam się kawoli, zmęczona, słuchajcie, padłam, bo w Ostrołęce byłam rowerem do Kadzidła, musiałam dojechać z moim miejscem, tragedia, po prostu po miasto, z miasta, tragicznie, ale daję radę. W tej chwili mam do zastanowienia trzy, taki domek kempingowo-lotniskowy, w poszerzeniu kosztuje 3000, to tak myślę, 3000 kupić. Zależy, co jest do remontu i go wyremontować całkowicie, pomalować go, zakręcona kemping. Najfajniejsze jest to, że ten domek będzie mógł wszędzie stać. Będzie latał po całym świecie, no tak jak sam świat mówi, zakręcona na czele. A nie wkładajcie kubków, zobaczcie, tak się robi, jak się wkłada kubek do zmywarki. Widzicie, jak się wypłukał? Pokażę też wam, co kupiłam za chwilę. Tylko to kwarty słowa, że pieski nie wzięły. Taką kawę sobie zrobiłam mocno, bo jest taka sytuacja, że wróciłam zmęczona.
muszę sobie nowy rower, tak jak wspomniałam, kupić, bo to pożyczyłam od taty, nie? Od składaka naszego. Mój jest w naprawie, ale powiem wam szczerze, że ten składak cały czas mi trutu. Nie, tak słyszeliście na nagraniu. Najpierw dobry rower mój tata ma, nie powiem. Pozdrawiam, dzięki. Z bratem i siostrą, ale powiem wam szczerze, że ciężko, bo spadał łańcuch, a ja dzięki Bogu jakoś łap nie mam, bo ja tego nie robiłam. Powiem wam szczerze, jak ja mam robić trutu tym rowerem, jak to tam się mówi, to mam serdecznie dosyć. Nie boję się już teraz w tej chwili. Rozłożyli mi, słuchajcie, kredyt na raty. Już wam powiem, na jakie raty. Będę płaciła 225 zł 66 groszy rata miesięczna. Odsetki, no będą rosnąłe lub w ogóle nie będą rosły, ale powiedzieli, że nie będą rosły, także wiecie, że mnie zarabiała kokosy na tym YouTubie, to okej, okay, ale to jest tylko dorywcze zabawa taka. Więc wiecie, ubezpieczenie ogarnęłam, także jak noga złamię, nogę, jak to się mówi, jestem ubezpieczona. Mój narzeczony jest praktycznie ściągnięty, niedługo przylatuje ze szwagrem, pozdrawiam Kapi, pozdrawiam, no i co, dzięki ogólnie. No i co? No i po prostu, jak widzicie, zmęczona jestem. Zaraz wam pokażę, co kupiłam, ale to jak mimo tego, to ja kawę wypiję. Do mebli. Aha, jeszcze będę musiała kupić tak, pompę do wody i pompę do tej przyczepy kempingowej. I pompę, słuchajcie, do... jak to się nazywa? Poczekajcie, do wody jest jakaś pompa, nie wiem, czy takie coś jest, i pompę na prąd, czyli nie, pompa, jak coś tu mnie poprawicie, takie wiecie co, jak na przykład prądu nie ma, czy coś takie coś, co lejecie, to jest bardzo dobre, oszczędne, ekooszczędne lub bateria, coś zobaczymy, coś wykombinujemy. Teraz myślę, no przyczepa kempingowa 3000, to mam 4 coś tam, to mi zostanie kwitek i to na remont zostanie. Więc nie okłamujmy się, w tych czasach wszystko kosztuje, a że jestem niezależna i liczę sama na siebie, bo nie chcę nikogo pomocy, to wiecie. Zobaczcie teraz. Rodzina, znajomi poodwiedzani, zobaczcie, co kupiłam psom. To wygląda tak. Dobre są kuleczki, to są witaminki ze wszystkim. Polecam, już pieski, zobaczcie, im zjadły. Teraz wam pokażę, co kupiłam dla... Ogólnie co kupiłam, to jeszcze muszę dokupić, słuchajcie, będziemy dokupywać jeszcze, bo to nie jest jeszcze wszystko. A, pokażę wam ostatnio, co wbiłam. Laptop wam pokażę, jak fajnie został zrobiony, zobaczcie. Takie coś kupiłam, bo to siadło, spaliło się. Tutaj jest prezent ogólny do spania, do naszej przyczepy i tak dalej. I co z tego, że przyczepa? Ważne, że razem, słuchajcie, będziemy się dobrze dogadywać, będziemy normalnie ciszę, spokój mieli, woda, prąd, gaz, wszystko cicho, woda, będzie wszystko. Także ten, co ja miałam wam tu pokazać? Laptopa chyba bodajże. Poczekajcie, to jest pranie, muszę ogarnąć. Nie brąź się. I teraz słuchajcie tak. Działce się postawiły i tyle, nie? Klawiatura, zaraz wam pokażę, jak to wszystko boli tego laptopa. Zobaczcie, co wymieniłam. Serwis Andrzej Lipka, polecam. Kadzidło, bardzo dobry serwis. I nie tylko, zobaczcie, klawiatura. Przedłużasz ten, co wam pokazywałam. Tu mam troszeczkę, poczekajcie. I laptop jest tu. Także wiecie, to jest wszystko. Zaraz wam pokażę pościele mniej więcej. No pocznę. Dzieciaki, odsuńcie się. Ledwo powiem wam szczerze, żyję, ale czegoś się nie robi, słuchajcie, dla miłości, żeby być razem. Z tyle kilometrów, słuchajcie, być jak... Zależy mi i właściwie, że czasami też myślę, czy ja dobrze robię, bo za daleko, ale jesteśmy... Najfajniejsze, słuchajcie, jest to, że to jest Polska. Powiat mazowiecki, a Indie i Afryka z duża odległość między nami i to nie jest Polska, ale nie przejmuję się tym, pamiętajcie, że się prawdziwe uczcie, prawdziwa miłość. Więc wam pokażę, co kupiłam w jakimś sklepie. Kadzidle, na rynku też byście mieli tanie, ale zobaczcie, kupiłam nową poduszkę chłopakom do spania. Ja tu obkupuję, o Jezu, i taka sama jak moja, zobaczcie. To dostałam, słuchajcie, na 18 od babci, bardzo dobra, polecam, i takiej samej jakości wzięłam, tak, zobaczcie, haha. To jest nowa, widzicie? To i pieski, to jest kontra moja, jeszcze z 18 pamiątka jest, słuchajcie. A to jest kontra dla chłopaków. I to jeszcze po kolei jeszcze kupię, słuchajcie. Za tę poduszkę dałam 28 zł, bardzo dobra. No i co? I kontra, za kontry nie pamiętam ile dałam. Też to jest bardzo fajne, letnia, bardzo fajna. Takiego materiałku. Goście, czy też przylecą, z nas będziemy mieli. Każdy ma swoje.
Jeszcze są te, kupiłam przez radę to wszystko, ale to powoli do domu lotniskowego, także wiecie. Trzeba sobie jakoś radzić. Pamiętajcie, nieważne, ile będzie nas to kosztowało, ważne jest dzisiaj prawdziwa miłość. Ja nie wiem, co ze mną zrobi, słuchajcie, ten łobuz, ale pamiętajcie, łobuz kocha najbardziej. Sorry, śniakam pod okiem. I to jest prawda, kochani. W końcu jestem szczęśliwa, tak jak byłam parę lat do tyłu szczęśliwa w związku. I uwierzcie mi, nie żałuję, jakbym miała jeszcze raz wybrać obcokrajowca. Uwierzcie mi, że... Nie słuchajcie, ale pamiętajcie, zawsze liczcie się ze swoim zdaniem. Nie bierzcie tego do siebie. Róbcie to, co kochacie, bierzcie po prostu z siebie to, co czujecie. Ja czuję, że będę szczęśliwa z Skapim i jestem z Skapim. Jeden, powiem wam szczerze, jest plus, bo kiedyś nie wychodziłam w związkach i nie będę was okłamywać, powiem kawę na przyjaźń i uwierzcie mi, że się zraziłam do Polaków. Bo po prostu nie wychodziłam w tym związku, bo mi lepiej kariera wychodzi niż cokolwiek. I to nie jest tak, że zakręcona ma tak ładnie. Ja też miałam podwórki, byście mieli niezłe widoki z tego mam teraz. Jak sobie popatrzcie, jak byłam młodsza, co ja robiłam, to byście mi teraz czas na to mi tego nie robiła. Trzymałam się, można powiedzieć, z każdym, bo każdy jest równy. Szanowałam się, ale nie na tyle, że jak ktoś mnie skrzywdził, to ja to wybaczałam cały czas. U mnie w tej chwili jest trzy szanse. Jeżeli wyraz się wyłożysz, ok, zranisz mnie, dobra. Powiesz przykre słowo, ja ci dotnę. Pamiętaj, biorę z ciebie przykład. Drugie zdanie też, jeżeli trzecim razem przegniesz, no to jesteś już u mnie całkowicie spalony, nie masz szans, nie masz szukania. Wybaczam, ale żeby wziąć rozbieg do tyłu, naprzód, żeby ruszyć, ale nie zapominam. Każdy jest równy dla mnie, no ale jeżeli ktoś naprawdę już przegina, to wiadomo, kto jest. No i co? No i chyba tak każdy ma, chyba wy też tak macie, także wiecie. No i co? Jestem szczęśliwa, słuchajcie. Najfajniejsze jest to, że ja prawdopodobnie ta przyczepę kempingową, one się nie pomieszczą na tym meble, musiała je sprzedać lub je zostawić. A jeszcze najfajniejsze jest to, że na dwa lata mam ten kredyt, przez rok też czuję, że go spłacę, na siebie wzięłam. Powiem wam szczerze, że nie żałuję. I będziemy jeszcze, jak już z Kapi przyleci, tak myślimy, że przyczepa kempingowa, dobry pomysł, słuchajcie. Śmiejecie, ale to jest najtańszy, najfajniejszy pomysł. Łazienka, wszystko, ja potem na kiedyś filmik taki nagram, vloga, Kio będzie już umie, bo nie... I powiem wam szczerze, że jak będziemy remontować, też wam pokażę zakręcone na czele. I powiem wam szczerze, że jest taka sytuacja, że jeszcze planuję na interes wziąć tutaj z tych moich stron. Tylko kosztuje 5800, ale to już ze Skapim na pół weźmiemy. Także tak myślimy właśnie, tak, że wiecie, własna działalność. Dofinansowanie będziemy teraz się starać, kredyt wziąłam, stresowałam się nieugryźliwie z tego kredytu. Miało być 5700, ale wyszło 4000, przepraszam, ileć, ale warto. Także co, mam nadzieję, że to spłacę. Będzie teraz ten kredyt za mną chodził po nocach i uwierzcie, że ja wezmę. Ale po jakimś czasie jest coś takiego, paraliż, tak zwany mi się włącza. O matko, ja mam kredyt, nie? Ciap, ale nie odczuję, takie raty są, dziękuję, naprawdę nie odczuję. I co, no i tyle w temacie. Także widzicie, teraz wracamy normalnie do pracy, zakręcona będzie brała, będzie miała taką dorywczą pracę, relaks. I to, co kocha, to co lubi, będzie miała stałą pracę, mam nadzieję, że coś znajdzie normalnego dla mnie. No i co? I teraz będę jeszcze prawo jazdy walczyć nad prawo jazdami. Co, kochani? Takim oto zwariowanym odcinkiem. Ja wracam do obowiązku, zmęczona jestem, ale obowiązki domowe, pranie, wiecie, to wszystko, sprzątanie czeka. Pieski się bawimy bardzo dobrze bez mamy z ciocią. Takim oto odcinkiem się z wami żegnam. Przyjdzie przyczepa kempingowa. Kemping! Własny mały domek będziemy remontować, pokażę wam wszystko, co jak trzeba. Jeszcze chcę podziękować kumplowi z budowy, kumplom ogólnie, którzy po prostu wciągają mojego narzeczonego do pracy, dla mnie to bardzo ważne, jego brata. W końcu będziemy razem, dziękuję, jesteście najlepsi, mam nadzieję, że wam się tam będzie dobrze pracowało, pozdrawiam was. Co, rodzina, przyjaciele, podwiedzani, sprawy pozałatwiane, też dziękuję sąsiadom, mam super sąsiadów, słuchajcie, za pożyczenie rowera i chyba będę od was cały czas pożyczała, dopóki swojego nie kupię, bo taty rower jest super, ale powiem wam, że ten składek to, tak, mój jest w naprawie, nie mam czasu na tego, kiedy naprawić. Ale powiem wam szczerze, że łańcuch spada. Ja nie wiem, czy jest. Jak każdy jeździ, to jest okej, okay, nie? A jak ja jeżdżę, to ja jestem człowiek taki bystry. Czekajcie, ubrój kawa. Po prostu bystry. Ja po prostu bystra jestem. Trzepak taki, jak wszyscy mówią, trzepakowata zwolni. Nie dam rady zwolnić. Jestem taki bystry, że albo mnie kochasz i akceptujesz takim, jakim jesteś, albo bye bye, nie? Powiem wam szczerze, no nie dam rady, no nie dam rady zwolnić. Nie wiem, może jak będę mamą, naprawdę będę mamą, to może wtedy zwolnię. Wiecie, już dzieci to już jest odpowiedzialność. Ale mam dzieci futerkowe i też nie potrafię zwolnić, już jestem tak, ten mój mąż to naprawdę będzie musiał się grubo zastanowić, czy on ze mną wytrzyma, ale no, jak to się widziały oczy, kogo chciały, kogo brały i w co się pakowały.
Ja takich powiedziałam jak się ochaj, tam to już odwrotu nie ma rozwodu. Nie daję rozwodu ani nie biorę rozwodu, także miłość na amen. Tak, no ale powiem szczerze, też dziękuję tym osobom, co mi tu pomagają, przyjaciółkom, sąsiadom, dzięki i tak dalej. No i co, jestem zmęczona, padam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!